Witajcie w nowym dniu. Dotarliśmy na kemping i śpimy dzisiaj. Był full zajęty, nie? Ale po prostu jak pan usłyszał, że tylko na jedną noc, no to upchnął nas i mamy taką miejscówkę. Pewnie ktoś dzisiaj tu przyjedzie, dlatego musimy wyjechać za parę godzin. Pokażę wam teraz współrzędne. Jest dzisiaj niedziela, dzieci śpią, Kasia poszła do kościoła, tutaj niedaleko jest, a my, to oznacza, że dzisiaj jest dziewiąty dzień naszej podróży. Pokażę wam teraz sanitariaty, śpimy dokładnie przy nich. Tu jest zmywalnia, tak to wygląda w Szwajcarii. Tam stoimy, a tutaj jest brama wjazdowa. I tam zaraz jest recepcja. Powiem wam o kosztach. To kosztowało wszystko jedna doba za dwie osoby, dzieci za darmo. Dwie osoby 32 franki szwajcarskie. Frank jest dzisiaj po 3,66 złotego. Ale nie miałem franków, więc musiałem zapłacić w euro, więc pan mi zaokrąglił, a może nie zaokrąglił. 30 euro to wszystko kosztowało. Także dzisiejsza nocleg 30 euro. No trochę drogo, fajnie by było gdzieś na dziko. Sprawdzałem teraz w internecie, czy w Szwajcarii można na dziko. W ogóle we wszystkich krajach Europy chyba nie można spać na dziko. Więc i tak będziemy chyba ryzykować mandatem i będziemy co jakiś czas sobie właśnie taką miejscówkę na dziko znajdować. Czy znajdywać. A pędzę tutaj tak szybko, ponieważ ten cały kemping, który jest tutaj już, znajduje się nad rzeką Ren. Zobaczcie, jak ona szybko płynie. O, słyszę dzwony kościoła. Pewnie Kasia też je słyszy, bo jest właśnie w tym kościele. Zobaczcie, cały Ren. Tak, nie zabijcie mnie w komentarzach, zostawiłem dzieci na kempingu same, ale śpią twardo, więc nie powinno być problemu. Zaraz wrócę do nich. Zobaczcie, płynie Ren. Marzyłem, żeby zanurzyć w nim rękę. Ktoś to Kamil macza rękę sobie w Renie, w Szwajcarii. No coś pięknego, zimna woda. Do kąpania niezbyt przyjemna. No panowie mówili, że nie ma miejsca na kempingu, a tu cały parking pusty. Za darmo mogliśmy spać. Taki błąd popełnić, widzicie? Ale jak po ciemku się tu trafiło, to nic się nie widziało. Chyba, że to jest parking też ich. Dla samochodów osobowych. Dobra, już jestem. Cała wycieczka moja zajęła 3 minuty, więc dzieci jeszcze nie słychać. Tu są sanitariaty. Zajęte, nie będę tam wchodził. Zobaczcie, jak sprytnie. Kanalizacja podłączona do studzienki. I nie trzeba wynosić nieczystości do zlewni, która znajduje się tutaj. Jest nawet spłuczka, taka starodawna. Dobra, jakbyście byli ciekawi, to wam pokażę jeszcze to pole. Jak widać, tutaj bardzo stare przyczepy. Niektóre są chyba tutaj już zabudowane na stałe. Tak to wygląda. No, szału nie ma. Tamten kemping był chyba nowocześniejszy. Żeby nie marnować czasu, naniosę sobie wody. Idę po wodę. Tu mamy taki kranik i nalewamy. Szybko, dobra, zdążyłem. O jajko, teraz trzeba przechylić ładnie i idziemy. Najważniejsze jest to, że złapaliśmy tutaj Wi-Fi, hasełko dostaliśmy na karteczce. Mogliśmy się połączyć ze światem, że tak powiem, czyli z wami. Piszecie setki komentarzy. Przepraszam was, że nie mogę wam odpowiadać na to, bo to zajmuje naprawdę dużo czasu. Maile dostaję, na maile też nie odpowiadam, wybaczcie mi. W
Po prostu nie daję rady tutaj odpowiadać na te maile. Może jak wrócę do domu, to hurtem odpowiem na kilka tysięcy komentarzy. Zastanowię się jeszcze, jak to będzie wyglądało. Ale na razie wiedzcie, że nie mogę wam odpisywać i nie bądźcie na mnie źli. Nareszcie ktoś napisał instrukcję, jak używać szczotki do kibelków. Najpierw zęby, potem trzeba się uczesać, potem pupcie podetrzeć, na końcu kibelek. Dzieci już się budzą, chcą herbatkę. Będę gotował wodę, ale najgorsze, że mamy tylko 4 zapałki na cały dzień. Dzisiaj niedziela. Nie wiem, czy kupimy gdzieś ogień dzisiaj, może na stacji. Kasia wczoraj pozmywała, naczynia nosimy w misce do zmywalni, jest łatwiej. W ogóle wszyscy tutaj używają takich misek albo takich koszów, ale zobaczcie, co Kasia zrobiła. Położyła plastikową myszkę na gorącym piecu, bo odstawiła czajnik, no i tu nie widać, że to jest gorące, nie? Więc odstawiła przez przypadek, no to mamy miskę już po prostu zrobioną na sitko. Będziemy tutaj makaron przecedzać. Najwięcej czasu zajmuje właśnie ogarnięcie tej przyczepy rano, żeby tutaj dzieci ubrać, przebrać pieluchy, pozwijać pościele. Jeszcze Kasi nie ma, a ja to robię właśnie. Chodź Ania, zwijamy pierzyny. Zwijaj! 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 Dzieci już się nauczyły otwierać same okna. Więc sobie otwierają. Mam nadzieję, że nie wylecą. O, jakaś dziewczynka tam jest. Powiedz jej halo. Halo. O, odpowiedziała. Cześć. Jeśli chodzi o stan łóżek, to mamy tak. To nie posikane przez tydzień, a to 2 razy posikane przez tydzień. Nie będę mówił przez kogo, ale taki jest stan faktyczny. I jeszcze jeden fotelik posikany w samochodzie. Także 3 sytuacje awaryjne. Znowu wspaniała robota. Przyczepa przygotowana. A w międzyczasie wróciła Kasia. Kasia mówi, że za Renem jest już... Niemcy. Są już Niemcy. Także jesteśmy na granicy Niemiec i Szwajcarii. Jesteś w Niemczech, a 2 minuty autem. Aha, 10 minut i jesteśmy w Niemczech. Także ja nie wiem w ogóle, gdzie jesteśmy. My tak na żywioł jedziemy, wiecie. Bez żadnego planu, bez żadnego przygotowania. Takie są wycieczki najlepsze. Nie ma ryb? Przyszliśmy łowić ryby nad rzekę. Ale nie ma ryb. Zakaz jeżdżenia koniami. Szukam jakiegoś łagodnego zejścia, ale wszędzie jest dosyć stromo, jak na dzieci. I rybek nie ma, także chyba polecimy dalej. Właśnie wziąłem prysznic. Dobre jest to, że tutaj są darmowe te prysznice. Teraz się będę golił. Zestaw już przygotowany. Możemy ruszać w drogę. Zatrzymaliśmy się na obiad przy stadionie. Jest tu wspaniale, tak zielono. I będziemy tutaj jeść obiad. Najgorsze jest to, że obie zapałki, które 2 mieliśmy ostatnie, były zamokły nam. Coś się tam na nie rozlało i teraz nie mamy jak rozpalić gazu. No ale może sobie poradzimy zapalniczką samochodową. Idę teraz wykrzesać jakiś ogień. Zobaczymy, czy tak się da. No, ale coś tu u mnie nie działa. O, coś śmierdzi. Czyli działa, tylko że odbija u mnie. Jeszcze się dmuchawa włączyła, poczekajcie. Dobra, rozpalimy to. Jest, działa, ale chyba
nie dam rady, więc może sobie odpalę kartkę papieru. Dobra, zrobimy to jeszcze raz. Zaraz będziemy próbować zapalić kartkę. Rozgrzewam zapalniczkę. A potem zapałkę. A potem, no od razu gaz, nie? Dobrze, dobra. Ale dymek. Dymek idzie, ale ogień się nie pojawia. Pali się czy nie? Nie, tylko się tli. Może tym tleniem? Się by udało. Szybko! Nie, trzymaj konie, ten gaz. Ja wolę ten. No ale co potem odpalimy? Nie, kurde nie. Proszę Państwa, udało się rozpalić zapałkę zmoczoną. No bo miała troszkę. Dawaj, dawaj gaz, Kasia! To ty ten odpalasz, jeszcze raz, tamten, pierwszy. O jest, o ja! Udało się, brawo! Kasia nie odpalała ten palnik. Zobaczcie. Jest gaz. Teraz można odpalać już kawałkiem papieru następne. Ponieważ chcemy sobie popatrzeć trochę na Szwajcarię, taką zwykłą Szwajcarię, bez żadnych atrakcji, weźmiemy sobie rowery. Zaraz ściągnę je i pojedziemy. Tam jest jeziorko za tymi budynkami i zwiedzimy sobie trochę Szwajcarii. I Maradona! Biegniemy! Piłkę się Szymusiowi podać, naszemu napastnikowi. O, już kutnie. No ale nic, biegamy. Kasia, kibic! Podaj Szymusiowi. Strzelajcie mi gola, ja idę na bramę. Strzelaj, Ania. No mocno, strzelaj. Biegnij, no. No ty. Strzelaj, musisz mi wpakować bramę, no. Tu, musisz wrzucić tutaj. Tylko nie ręką, tylko nogą musisz kopnąć. Gol! Brawo, Ania! Teraz, Ania, ty stój na bramce, ja ci strzelę. Jest, gol! Okienko. Nadia dojrzała konia w oddali. Takie kucyki tutaj są. No, piękne. Tata, kupisz mi białego konia, to tu będziesz miał białą i tu różową, bo maluję farbą różową i wiesz, nazwę ją Majestic. Majestic? Dobre imię. Bo jest Barbie. Jak wybudujemy stajnię, to kupię, dobra? Tak. Idziemy na zupę i ruszamy w trasę rowerową. Muszę zmienić przerzutkę, bo się nie mogę zmieścić. No nie ma właśnie tam. Tu jest 200 metrów, kochanie, i będzie już skręt tam, gdzie te auta zjeżdżają. Jedziemy, tylko zobacz, czy nikt nie jedzie. Musimy szybko dojechać tam do krzyżówki. Prowadzić?
Tu w Szwajcarii jest 50 na godzinę w miasteczkach, a poza miastami 80. Dla mnie dobrze, bo i tak powyżej 80 nie jadę. Żaglówki są. Żaglóweczki. Ło, jakby tu wjedziemy z powrotem, jak to taka góra jest. Ale widoki piękne. Hamulców nie mamy. Nie, mamy, żartowałem. Mamy hamulce. Widzicie, jak trąb? Ło, jak my się tu wtachamy z powrotem. Ja już to widzę na przerzutce 1-1. O, Kasia została w tyle. A, robi zdjęcie. Jedziemy. Ale tu pięknie. Zatrzymamy się. Poczekamy na Kasię. Najlepsze są hamulce Kasi. Jedzie autobus. Co popsute, Ania? Hamulce popsute. Nie wiemy, czemu tak skrzypią. Jejku, trawią jak pociąg. No, trochę beznadziejnie. Poczekaj, Nadinka, poczekam na mamę. Całkiem przyjemnie tutaj, bardzo fajna woda, taka lazurowa. Zobaczcie, tylko wskoczyć i się wykąpać. Może tutaj ryby złapiemy jakąś? Tak. No to zarzucaj wędkę. Tylko, że nie widzę żadnych. A tam są garaże na łódki. Ciekawe. Nie ma ryb. Nadia zawiedziona. Tu jest fajnie. Tu są to właśnie te garaże, tylko od tyłu. I do garażu się wchodzi właśnie przez takie zielone drzwi. A tu jest zrobiony nawet taki prysznic. I leci. Można wziąć prysznic. Jakbyśmy przyjechali tutaj na dziko rowerami, jako single z Kasią, to byśmy się tutaj wykąpali. Wzdłuż jeziora jest taka ścieżka i można sobie pochodzić. O, schody. Idziemy zobaczyć, czy są ryby. O, fale się zrobiły. Wiecie dlaczego? Bo taki wielki statek tutaj przypłynął. A w tym miejscu wystaje taka rura bez zaworu i ciągle leci woda. Ciekawe, jak to jest zrobione. Czy to jest jakieś źródło, czy inna siła tu działa? Już wracamy, ale po drodze zobaczyliśmy łabędzie. Cześć, łabędzie. Chodźcie.
i jesteśmy z powrotem. 500 metrów prawie pod mega górę. Z dwójką dzieci w przyczepce. Mega. Kasia jechała z Szymusiem, żeby było jej lżej, ale rozwaliła sobie przerzutki. Za bardzo tutaj pchała. I mam nadzieję, że to jakoś będzie działać, ale nie będzie działać, bo tutaj odleciała taka wskazówka czerwona, która pokazuje, jaki bieg ma. Dobra, teraz muszę rowery wpakować tu. Jak widzicie, suszą nam się rzeczy. Korzystamy z każdej możliwości. A Kasia robi drugie danie. Co tam, Kasia, na drugie? Ziemniaczki ze schabowymi. No to fajnie, niedzielnie. Pisaliście mi w komentarzach, żebym worków nie zakładał, tylko odkręcał siodełka, ale zobaczcie, ja nie mam tych śrub takich łatwych do łatwego zakręcania. Tak samo tutaj, bym musiał mieć imbusa, więc tych siodełek tak szybko nie mogę zdemontować, więc nakładam worki. Koperek z Polski, suszony. Ja też chcę. Szymusiowi damy trochę kopereczku. Proszę, Szymuś. I pomidorek. Mi więcej, ja lubię. I pomidorek. I wiecie, dla Szymusia. I dla mnie. Zabaw i podziałam, że jest dla mnie i mamy jeszcze siostrę Anię i Szymonka. Aha. Proszę, Aniu. Smacznego? Smacznego. Powiem wam, że w domu dzieci nie jadki. A tutaj jak się wybiegamy na dworze, to wcinają jak nie wiem. A najlepsze jest to, żeby zrobić obiad, trzeba było mieć ogień, a my nie mieliśmy, bo nam wszystkie zapałki poszły. Tam zagadałem z szefem restauracji, akurat był, i dał nam zapalniczkę za darmo. No zobacz, Szymuś, taki ogień zdobyliśmy. Tak pomyślałem, że jakby ktoś chciał, to podam wam jeszcze współrzędne tego miejsca. Jesteśmy w Aargau. Taka miejscowość. Nie wiem, czy dobrze czytam. Dobrze, pokażę wam jeszcze ostatni raz to miejsce. Za chwilę odjeżdżamy, za kilka minut. Przyczepa ogarnięta, naczynia pozmywane. I jedziemy dalej. Tak wygląda przyczepa. Powiem wam, tam się suszy, ale powiem wam, że od rana naładowałem na polu kempingowym cały zbiornik. I tu jest 50 litrów w tym, jak wiecie. No to poszło gdzieś tak, tu jest połowa, załóżmy. To 25-35 litrów może poszło na dzień. Jeszcze zużyjemy 5 może na wieczór. Czyli tak 40 litrów wody na dobę nam idzie. Tak 40, można powiedzieć, że czasem 50. Jak się kąpiemy, czy tam, no jak kąpiemy, to jeszcze więcej. No ale tyle trzeba liczyć. Także jadę, zamykam drzwi. Do zobaczenia w następnym miejscu albo gdzieś po drodze jeszcze nagramy jakieś piękne krajobrazy. Ale wiecie co, przeraża mnie po prostu to, że widać już Alpy w oddali. Może zrobię zbliżenie w programie, to zobaczycie, już są potężne góry przed nami i my tam właśnie jedziemy.